Szkoda, Naxon, że może masz 100k subów, ale po 14k wyświetleń, więc to są puste suby. Masz 100k moim zdaniem pustych, bo nabiłeś się na shortsach, a na normalnym filmie masz około 2k, więc to tak średnio. Szkoda tylko, że tak zdobyte wyniki nie przekładają się na normalne filmy. Pod moim ostatnim filmem na temat YouTube Shorts pojawiło się dużo komentarzy. Nie tylko tych pochlebnych dla mnie, ale było też mnóstwo tych, które krytykowały mój kanał i moje wyświetlenia. Dlaczego właśnie podpowiadam tutaj, jak tworzyć YouTube Shorts, mimo że one się nie przekładają na tworzenie społeczności, na budowanie zasięgów kanału, dlatego dziś postanowiłem odpowiedzieć na te wszystkie komentarze i odpowiedzieć też wam, dlaczego tak się dzieje, że wyświetlenia z YouTube Shorts nie przekładają się na dłuższe filmy, na dłuższe treści, bo ostatnio nagrałem film, jak wiralować swoje treści, jak tworzyć dobre shortsy, jak właśnie przebijać się do mainstreamu, a dzisiaj wam opowiem o tej ciemnej stronie YouTube Shorts, o tym, dlaczego nie warto niszczyć na dłuższą metę swojego kanału krótkimi treściami, pionowymi treściami. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli od rozdzielenia algorytmu YouTube Shorts od normalnego algorytmu YouTube'a, który możecie zaobserwować właśnie na przykład na tym filmie. Różni się on pod wieloma kwestiami. Główną kwestią tutaj dla twórców jest oczywiście RPM, czyli przychód z 1000 wyświetleń. Na normalnych filmach przychód z 1000 wyświetleń wynosi między 7,50 a 10 zł. A za 1000 wyświetleń na shortsach wynosi to 10 groszy. 500 zł renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. Więc jeśli mi ktoś powie, że nie, przecież nie ma różnicy tutaj, jeśli ktoś osiągnie 1 000 000 wyświetleń na shortsach, to zarobi na pewno tyle samo, co z normalnego filmu. Otóż nie, zarobi 100-krotnie mniej. Ale żeby zboczyć już na inny temat, bardziej właśnie dotyczące wyświetleń, no to zacznijmy od tego, że zbierając subskrypcje na pionowych treściach, widzowie nie zaznaczają dzwoneczka, bo nie mają do tego dostępu, nie mają do tego możliwości. Normalnie, gdy wchodzimy sobie na czyjś kanał, możemy sobie, wiecie, kliknąć dzwoneczek, albo pod tym filmem możecie też wejść na dół, zaznaczyć sobie dzwoneczek i cieszyć się moimi kolejnymi treściami. A gdy sobie scrollujecie shortsy, przeglądacie z nudów i zaznaczycie u mnie na przykład subskrypcję, no to nie zaznaczycie jej z dzwoneczkiem, bo nie macie po prostu do tego dostępu i w taki sposób tworzą się te puste suby, bo YouTube wie, żeby wam wyświetlać potem te shorty, że lubicie tego twórcę, że go subskrybujecie, ale nie subskrybujecie go na tyle mocno, że tak powiem, żeby docierać do jego głębszych, do jego bardziej wartościowych treści, więc polecam wam tylko jego shorty. Drugim punktem jest nietrafianie do odpowiedniego targetu widzów. Wrzucając shorty, nie wiemy, kto je obejrzy. Co prawda, systemy dostosowują pod użytkowników, co im wyświetlać. Jeśli lubicie fotografię, no to zazwyczaj będzie wam się wyświetlał fotograficzny content. Jak lubicie tematykę popularno-naukową, no to będą wam się wyświetlać newsy ze świata albo jakieś ciekawostki. A jeśli lubicie na przykład Brawl Stars, to wam się będzie wyświetlał Brawl Stars. Tak to działa po prostu. Duduś! Do niebieskiej dołączaj! Aczkolwiek nie zawsze, bo wiecie, 50% to są te treści, które sami chcemy przyswajać, czyli wiecie, content z naszego hobby, że tak powiem, który obserwujemy na YouTubie, a 50% to już wszelakiego rodzaju content, który po prostu jest w danym momencie trendem i tak dalej, który tak czy siak nam się wyświetli. Więc nie wiemy, do kogo dokładnie trafia nasz filmik. Wrzuciłbym teraz 5 shortsów o motoryzacji i YouTube automatycznie zakodowałby to, że zaczynam tworzyć content motoryzacyjny, że zaczynam się w to bawić i tam właśnie by pozycjonował moje filmy. Jeśli nagle bym zmienił znowu na jakiś inny content po tych 5 shortsach, to znowu moje shortsy się nie wybiją, bo wiecie, zacznę nagrywać o jakimś Brawl Stars, gdy nagrywam o motoryzacji, to YouTube nie wie, co się dzieje. Więc u mnie to też był taki problem, że ja właśnie tworzyłem wirale z różnych filmików, z różnych treści i niekoniecznie zebrałem, wiecie, taką niszę, jaką bym chciał, bo wiecie, tutaj tworzyłem jakieś filmy ciekawostkowe, tutaj tworzyłem też jakieś filmy humorystyczne, tutaj znowu jakieś filmy technologiczne, mówię tutaj wszystko o shortsach, więc YouTube troszkę, że tak powiem, tą machiną u mnie na kanale zamielił, więc to też mogło się przełożyć na mniejszą ilość wyświetleń na normalnych filmach. Kolejnym punktem jest niebudowanie silnej społeczności na shortsach. To jest jeden ze straszniejszych punktów. Może jeszcze nie dla mnie, ponieważ ja jakoś nie tworzę regularnie treści na YouTubie. To udawało mi się czasami wykręcić, wiecie, jakieś lepsze liczby typu 10 tysięcy wyświetleń, 20, 30, 40 i się z tego cieszyłem, ponieważ wiecie, wrzucałem filmik raz na miesiąc i było hip hip hura. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Ale są YouTuberzy, którzy kręcą przeogromne liczby na shortsach, a gdy wrzucą od czasu do czasu jakiś film, który trwa powyżej 1 minuty i nie jest on pionowy, to mają tam 2000 wyświetleń, 3000 wyświetleń. Ja nie mówię tu o takim pułapie subskrypcji jak ja mam, czyli wiecie, prawie 200k. Mówię tu o kanałach, które mają 3, 4, 5
10 milionów subskrypcji. Jest gościu w Ameryce, on się nazywa chyba Paz Magic i ma 10 milionów subskrypcji. Spoko, co nie? Brzmi spoko, brzmi dumnie, ma już diamentowy przycisk. Ale gdy wrzuci jakiś filmik poziomy, ma 10 tysięcy wyświetleń. To już jest lekka przeginka, że tak powiem. Chcę, żebyście nie wpadli właśnie w taką pułapkę, że tworząc wiralowy content na shortsach, potem się załamiecie, bo macie 500 wyświetleń na normalnych treściach. Możecie zobaczyć mnóstwo kanałów, które zrobiły ten błąd, więc uważajcie. Twórzcie właśnie swoją niszę, taką jak na przykład tworzy Łatwo Gang, albo jak tworzy AJ The Polish American, że widzowie muszą was kojarzyć z contentem, który robicie na dłuższych treściach i przekładajcie go na shortsy. Nie róbcie tak, że content na shortsach różni się diametralnie od contentu na waszych dłuższych filmach. Nie możecie tak robić. No, budowanie społeczności na samych shortsach nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie. Mniej zasięgowe shortsy. Umówmy się, że każdy system, który dobrze działa, musi się w końcu jakoś zmienić, musi się w końcu zmodernizować i coś, co działało dobrze rok temu, niekoniecznie działa dobrze do dziś. Bo nie wytrzymam zaraz, coś zrobił z tą maszynką. YouTube troszkę zmodernizował te treści, bo zauważył, że dużo osób korzysta z tego, że łatwo się wybić i mniejsi twórcy w bardzo szybkim tempie zdobywają 100 tysięcy subskrypcji, no to sobie pomyślał, że może niekoniecznie zawsze powinien tak być. Bo w tamtym roku, jeszcze jak wrzuciliście sobie jakiś śmieszny taniec jako shortsa, no to mogliście liczyć, że to pójdzie w viral i zdobędziecie kilka milionów wyświetleń. Teraz niekoniecznie by to zadziałało, chyba że macie duże szczęście, albo już jesteście jako tako rozpoznawalni. Ale jeśli jesteście nowymi twórcami, no to musicie się skupić na jakości kontentu, musicie się skupić już na miniaturze i tytule shortsa, żeby mieć dobry średni czas oglądania, bo też powstały ramy czasowe, w których najlepiej nagrywać shorts, wiecie, żeby się mieścić na przykład między 31 a 35 sekund, albo między 15 a 20 sekund. Powstały takie różne systemy, gdzie na amerykańskim YouTubie możecie sobie przeanalizować też, jak te wszystkie tajniki przekładają się na faktyczne wyświetlenia. Duże firmy, albo mniejsi twórcy, albo już nawet twórcy, którzy tworzą swoje treści od lat, skupiają się na tym, żeby shortsy tworzyć trochę tak jak filmy, wiecie, inwestują w montażystów, w to, żeby te treści shorts były dobrze napisane, żeby były dobrze nagrane. To naprawdę robi się coraz bardziej profesjonalne, to już nie są zwykłe TikToki, że tak powiem, tylko rolki na Instagramie oraz shortsy zaczynają być coraz bardziej profesjonalne. Te wszystkie, wiecie, storytellingi, te wszystkie edity, które obserwujecie, jeśli nie są na bazie wypowiedzi kogoś albo nie są na bazie wywiadów, to już są nagrane, że tak powiem, jako faktycznie krótkie filmy, a nie jako krótkie, głupkowate filmy. Jeszcze na sam koniec odpowiem personalnie na te wszystkie komentarze, tak z grubsza, ponieważ chciałem się odnieść do tego, dlaczego mam na przykład 180 tysięcy subskrypcji, a pod filmami mam po 4 tysiące wyświetleń, po 5 tysięcy wyświetleń, albo i mniej, albo i więcej. Tak, ja się bronię, że mam więcej. Co ty pierdolisz, człowieku? Moim celem w samym sobie nie było jako tako zbudowanie silnej społeczności do tej pory. Tylko ja byłem sfokusowany, wiecie, klapki na oczach i moim celem było zdobycie 100 tysięcy subskrypcji i zdobycie zarabiania na YouTubie. Ponieważ do tej pory tworzyłem treści tylko z pasji. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nadal to robię. Spokojnie, spokojnie. Co ty pierdol... Dziwnie to zabrzmiało. Do tej pory robiłem tylko treści z pasji, teraz robię już tylko dla hajsu, no sorry, sorry. Ale nie. Moim głównym celem było, wiecie, zdobycie tego przycisku, który za mną stoi, bo do ostatniego filmu się troszkę zmieniło. Tam był ostatnio taki brązowy, własnoręcznie zrobiony, teraz już stoi srebrny, pięknie się prezentuje, mam nadzieję, że wam się podoba, że fajnie tutaj umilę, że tak powiem, tło. Po trupach do celu, nieważne jak, ważne, żeby zadziałało. No i zadziałało. Geniusz. Więc tworzyłem różne treści ze szczególną uwagą na to, żeby one po prostu poleciały na szeroką publikę i żeby zdobyć jak najszybciej te dwa cele. Teraz moim głównym celem jest zbudowanie takiej silnej społeczności na bazie tego, co już zbudowałem wcześniej, więc oczywiście jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na moim kanale, bo mnie to bardzo cieszy i przede wszystkim napiszcie komentarz, bo ten film powstał na bazie komentarzy, więc jeśli chcecie zobaczyć zielonego LEDa tutaj, czyli gdy opowiadam o zaletach YouTube Shorts, jak budować sobie wizerunek na shortsach albo na reelsach i jak przekładać to na faktyczne wyświetlenia, no to śmiało zasubskrybujcie i napiszcie jakiś komentarz. Co, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!